Siema, siema widzu, witam cię. Dzisiaj powrót do przeszłości, tak zwany, bo jest coraz cieplej na zewnątrz, to nam wszystkim odbija, tak? I mi też odbiło i dlatego sobie pomyślałem, że to jest genialny pomysł, żeby sprawdzić co u Czuksa, bo jak wiecie, on wydawał płytę lub coś takiego i ta pierwsza piosenka, recenzowaliśmy ją i... No tak średnio nam się spodobała, w sensie progres jest, jest to o wiele lepsze, ale po prostu to nudne. To jest troszeczkę jak piosenki Teamu X, czyli że krwawią ci uszy, ale tak da się to zdzierżyć, nie? Tylko że tam mają wysoki budżet, jest tam wiele osób, które nad tym pracuje i jest wiele mózgów, a tutaj mamy tylko Czuksa, który prawdopodobnie nawet sam wszystko robi, ale to mi nawet nie wiadomo, ale tak tylko zgaduję, że na pewno o wiele mniej osób pracowało nad tym niż, no, nad Teamem X. I jeszcze musimy brać pod uwagę, jak Czuks zaczął. Zaczynał jakby porównać, że tak powiem, progres jego lub degres. No zobaczymy, jak to będzie. A jeżeli ty chcesz zaliczyć progres, to zostaw lajka, bo automatycznie, jeżeli zostawisz lajka, jesteś lepszym człowiekiem i będziesz miał farta dzisiaj jakiegoś, więc po prostu zostaw lajka i może akurat ci się uda mieć farta lub może i nie, ale raczej tak, bo jest to, że tak powiem, już sprawdzone, więc zostawcie lajka, ja was nie skamuję oczywiście. Subskrypcja też bardzo mile widziana, że tak to powiem, bo wyobraźcie sobie, że teraz oglądają osoby, które nie mają suba, rozumiecie? Ja bym się tak dziwnie czuł z tym, że ja nie wiem, więc zostawcie suba. I jeszcze jedna rzecz, żeby być lepszym, czyli SteelSeries, czyli znana oraz szanowana marka przez wielu. Ja sam mam większość produktów od SteelSeries, nie bez powodu. Autentycznie się nie psują. Kupowałem wiele produktów konkurencyjnych marek i takie głupoty jak odlatające spacje czy niedziałające myszki to standard po czasie. Dlatego stwierdziłem, że kupię myszkę od SteelSeries, jedną z tańszych. I tak ta tania z SteelSeries myszka działa do tego czasu. Dawno nie byłem tak zadowolony z jakiejś współpracy, gdy dowiedziałem się, że SteelSeries chce, abym zaprezentował wam najnowszą myszkę Rival 5. Czyli dokładnie ta sama myszka, którą tyle lat temu kupiłem i nadal działa w najnowszym wydaniu. 9 programowalnych przycisków, sensor True Move Air, aby zapewnić jak najszybsze oraz bezproblemowe działanie myszki. A waży tylko 85 gram. Rozumiecie? To prawie tyle co nic. Nowy przełącznik Golden Micro IP54, który wytrzymuje 80 milionów kliknięć. Poza myszką bardzo wam też polecam Arctix Prime. SteelSeries te słuchawki mi wysłało i powiem wam, że idealne do laptopa, jak jestem w podróży i nie chcę słyszeć, co babcia obok mnie w pociągu mówi przez telefon do wnuka. Wbijajcie w linki w opisie. SteelSeries, czyli najlepsza marka, jeżeli chodzi o sprzęt gamingowy na świecie. No i po tym jakże krótkim wstępie i po ogłoszeniach parafialnych możemy obejrzeć Czuksa, chyba najbardziej wyświetlają piosenkę, albo i nie. Czuks, tryb samolotowy. Widzę, że tam jakieś tancerki są. Oczywiście tylko klipy będziemy oglądać, bo piosenki same w sobie nie są interesujące, tak mi się wydaje. Ale zobaczymy, może akurat wszystko przesłucham. O nie, czy on sobie wziął jakieś tiktokerki takie typowe do teledysku? No, widać po jednej rzeczy, czyli po butach. Jak rozpoznać tiktokerkę typową, czyli te białe Nike Air Force'y, które już przechodziły, nie wiem, z 5 lat w nich. No, patrzcie, jakie one są brudne, ja pierniczę. Tworzę nową falę, oprzyj stylistką i fazę. Tworzę nową falę, liczy praca się, nie talent. Tworzę nową falę, elementy orbitalne. Pamiętacie, jak każdy go porównywał do Multiego, który rzucił wszystko, bycie youtuberem i tak dalej, żeby zostać raperem? To samo w sumie robi Czuks. Tak samo Young Multi, Young Czuks był przez bardzo długi czas, teraz jest po prostu Czuks. No, ale chłop sobie nie pomaga z tymi porównaniami, z jednego powodu. Takiego, że też tworzy nową falę. Multi miał dosłownie album cały Nowa Fala, więc ja pierniczę. Tworzę nową falę, płyta moim karnawałem. Jeszcze udowodnię ludziom, jak nawijam. Mówiąc, że kiedyś udowodnisz ludziom, jak nawijasz, sugerujesz, że teraz nie pokazujesz tego, jak nawijasz, że to jest słabe po prostu, więc jakby no sam siebie nie propsujesz poniekąd. Potrzebny mi jest teraz czas, by złapać bilans. Nie wiem, o co chodzi wam, dajcie spokój, ciszę. Mam już dosyć tych wszystkich fam, to życie mi obrzydza. To nie wyścig o to, kto napisze lepszy wierszyk, tylko kto jest bardziej cwany. Jak masz fame, to odezwą się pierwsi, takiego jak ja nazywają pierwszy lepszy Leszczyk. Prawda taka, że się pieklą, kiedy wbijesz w mainstream. Znów się chwali, że ludzie na niego mówią Leszczyk?
O co tu chodzi? Pieklą się, jak bijesz mainstream? Czuks, ale ty jesteś jeszcze daleko za mainstreamem i nigdy chyba nie byłeś, z tego co mi wiadomo. Ale powiem ci, że kadry tych tancerek, no... Idealne. Mam wysoki stan, nie masz szans, że wytrącisz z niego mnie. Tryb samolotowy mam, nie przeszkadzaj, no bo frunę lecę w dal, by opisać te uczucie, brak mi fraz. Czuję vibe, już nie telefon, wibruje tylko basa. Nie no, ale w sumie biorąc pod uwagę, że on się specjalnie uczył tańcu i tak dalej, to spoko. W sensie, no refren jest na pewno o wiele lepszy niż to, jak on nawijał w sumie Bóg wie czym, bo w ogóle to do niego nie pasuje. Typu właśnie ten mainstream i tak dalej, jakby no po co. Ale i też nudne jest troszeczkę, a refren jest nawet okej. Okay. Tak nawet okej. Okay. Czuję się jak tak, nie zatrzymasz lotu. Jestem offline, proszę daj mi spokój. Zostałem ja i mam antidotum. Każdy z nich chciał zjeść kawałek tortu. Wszystkie te jego piosenki na razie brzmią tak samo. Ja tutaj słyszałem, nie wiem czy kojarzycie to, czuję się jak Tony Hawk, to jest dosłownie to samo, to jest po prostu monotonia tak zwana, nudne to po prostu jest, no. Dlaczego to tak zrypałeś? Fale, płyta moim karnawałem. No i musiał jeszcze sprzedać takiego cringe'a, cokolwiek to jest na koniec. Dziękuję ślicznie, brakowało mi tego w Czuksie starym, znaczy nowym. Nie wierzę i nagram o nich program. Ludzie, których serio kocham, dalej. No, ta piosenka to jakaś pomyłka chyba była, więc udajmy, że jej nie widzieliśmy. No nie wiem, jakieś wydzieranie się po prostu i tyle. Nie moje klimaty, że tak to powiem. Zrób to, kiedy będzie drop. Nigdy nie mówi stop. Jakie wyjście, taki mam plot. Olej skoki, liczy się skok. Jesteś singielką, sama wmówiłaś to sobie, ja wiem to. Takie jak ty się przewijają często, nie przeszkadza mi to, no bo tu gęsto. Do takiej klubowej muzyki głos Czuksa jakoś mi nie pasuje. Ogólnie jego wszystkie piosenki są takie robione, typowo widać, że nie wiem, że w radiu grały czy coś. No nie wiem, no wydaje mi się, że jak już, to rap mu najbardziej chyba pasuje, bo to wszystko jest jakieś monotonne. Czuję się jak Tony Hawk, tryb samolotowy. A tutaj chłop robi klubową muzykę, która nigdy w klubie nie będzie grana, bo jest nudna. Ale teraz wam pokażę chyba mój faworyt, tak mi się wydaje, nie wiem. Ej, nie wiem, bo co lejesz wódę, jak i takiej nie wypiję, bo nie lubię. Tak, to serio, autentycznie jest moja ulubiona piosenka, tylko ja to tak mam w głowie zaprogramowane, że nie słucham jego zwrotek, bo jego zwrotki, jak słyszeliście, są tragiczne. Nie wiem, po co lejesz wódę, jak i tak jej nie wypiję, bo nie lubię. Tak, to są właśnie zwrotki w tej piosence, ale refren naprawdę jest fajny. Serio, autentycznie mi się podoba. I jego głos mi tu naprawdę pasuje. Słuchajcie sami. Co chcę do picia? Picia. La, la, la. Z tobą do rana. La, la, la. Z tobą do rana. La, la, la. Cała noc nasza. La, la, la. No i szampana. La, la, la. Z tobą do rana. La, la, la. Z tobą do rana. La, la, la. Cała noc nasza. La, la, la. No widzicie, o co mi chodzi? Refren to naprawdę jest niebo a ziemia, jeżeli chodzi o refren a wersy. I to było nawet bardzo fajne. Lecę sobie tu beat bangla, piję nowego kapitanka. No tutaj jak słyszycie beat bangla, ale chłop brzmi jakby na przymus to nagrywał, więc no generalnie jest taki średniawy, ale dajmy jeszcze parę sekund temu. Ciągle głowie się czy łapie vibe'a, nie wiem czy ta kraj jest tego warta. Lecę sobie tu beat bangla, piję nowego kapitanka. Ciągle głowie się czy łapie vibe'a. Nie wiem czy ta gra jest tego warta. Myślę czy to prawda, czy nieprawda. Jak piszesz na to Snapchat, Instagram, nie. Dobra, nie, jest 2021, a chłop tutaj śpiewa o tym, że używa Snapchata. No, po pierwsze, nikt już nie używa Snapchata w 2021, a jak ktoś już używa, to się z tym kryje, bo jest to po prostu, no, hańba na ulicy, że tak to powiem, więc nie. Ale mówiąc o hańbie, w sensie hańbie, no, nie jest to może hańba, ale ogólnie Czuks chce być postrzegany jako
taki, wiecie, bardziej profesjonalny muzyk, raper i tak dalej. Widać, że nie do końca odnalazł jeszcze tam, gdzie się czuje i brzmi komfortowo, tak mi się wydaje, bo no tylko ten refren w tym la 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 mi się podobał i tam pasował, a do reszty piosenek brzmi jakby tam po prostu był jakby wypchany na siłę, że tak to powiem, jak w Teamie X, tylko tam ich dosłownie zmuszają do robienia tego, a tutaj on sam siebie zmusza, albo po prostu mu się to też podoba, nie? No, ale zmienił też nazwę z Young Chucks na Chucks po prostu, wiecie, bardziej profesjonalnie i tak dalej. I nagrał piosenkę z Doknesem. Jakby w sensie rozumiem, że to jest jego znajomy, przyjaciel i tak dalej, no ale... No nie wiem, no. Multi jak tworzył nową falę, to nie nagrywał z Minecraft Blowkiem na przykład piosenek. No. Po prostu by to jakoś nie pasowało do końca. Ziemia jest okrągła, to nie moja hipoteza. O równych podziałach to mnie uczy izometria. Wspinam się do góry, kiedy upadacie z piętra. Czekajcie, kuźwa, dlaczego Doknes? Doknes brzmi bardziej agresywnie, jak próbuje brzmieć agresywnie, niż gdy Chucks, kuźwa, drze mordę na cały telefon. Dysk, jakby no. O co tu chodzi? Do ludzi, gdzie latają patogeny, tworzę linię produkcyjną, przy tym nie brakuje weny. Trudno czyścić pamięć, gdy mam myśli niebinarne. Transfer nie upada, bo łącze satelitarne. Nasze tajne informacje chronią linie papilarne. Ciągle robię swoje, nadal zatrzymany w czasie. Dobra, no nie wiem, Doknes tu naprawdę brzmi tak słuchalnie. Chyba, że tamte piosenki Chucksa po prostu były takie tragiczne, że te mi się podobają. Ale nie, no naprawdę tutaj brzmi okej i wierzę w to, że Chucks też będzie brzmiał okej tutaj, przynajmniej. Proszę, tak na koniec jakaś fajna piosenka, błagam. Always fresh, to jest dobry gnój. Wiesz, to jest grane, to fame, to nam wisi w chuj. Tym bardziej to for you, syf po mnie spływa już. Nie, no dla... Dlaczego Doknes brzmi bardziej gangsta na w ogóle kanale Chucksa i gdzie Chucks powinien, wiecie, jakby kierować, to mi się wydaje, bo jedyne co robił przez ostatnie parę lat to jest rap, piosenki i tak dalej, no w sensie nie ma źle, naprawdę nie ma źle, ale też nie ma dobrze, nie? Jestem jak Wardęga, zasłynąłem od pająka. Ej, nareszcie jakiś fajny tekst, w sensie no, że jest jak Wardęga, bo zasłynął od pająka, bo Wardęga zasłynął od psa pająka, a on od tego, że miał włosy jak pająk, więc no, fajne. Najpierw duże prawo, potem duży wyciąg z kąta, teraz mnie nie poznasz, poznasz mego ziomka. Odporność mam dobrą, ale nie miej mnie za morsa. Chciałbym wykasować twarz na niektórych forach, ludzie mają niektóre rzeczy za fakt, a ktoś prawdę pożarł, cenię na nad głową dach nie zgrywam za kapiora. Z czasem życie nauczyło, warta jest pokora. Ktoś znajomy znowu mówi o mnie brednie. Nie wiem, nie mam pojęcia co o tym myśleć. Takie no po prostu jest bo jest. No ja podziwiam go, że jakby dalej w to brnie i życzę mu jak najlepiej. Jest już progres od właśnie pająków i o co ci chodzi ziom i tak dalej. Jest progres. Ale to nadal nie jest to. W momencie, gdy Doknes brzmi lepiej na twojej piosence niż ty sam, to... No chyba, że tylko ja mam taką opinię. Nie, dajcie znać w komentarzu, widzowie. Zostawcie lajka, zostawcie suba, albo o, wiem, zostawcie lajka, jeżeli też tak sądzicie to, co ja powiedziałem, że Doknes lepiej zabrzmiał niż on. No i suba też, jeżeli tak sądzicie. Dobra, na razie, widzów, życzę ci dobrego, miłego dnia. Jeżeli zostawiłeś lajka, oczywiście. Jeżeli nie, spotkać cię dzisiaj nieszczęście, więc zostaw lajka i suba.